Hej, 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 witam was moi drodzy bardzo serdecznie i zapraszam w materiał, który już dawno powinien powstać, ponieważ tenże post źródło, które zainicjuje ten materiał powstało hmm, już ponad tydzień temu. Ho, ho, ho! To trzeba wreszcie poruszyć. Wy też zresztą prosiliście na ten temat. Ja tutaj od razu zapowiadam i jedziemy bez cięć z tego powodu, że temat jest długaśny, temat jest męczący. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pokrótce. Jakiś tydzień temu, ponieważ ponad tydzień temu, 17, Tomasz Gimper działowy wydefekował z siebie takiego to tweeta na Twitterze: Niewinny, 8 lat. Tyle musiałem czekać, by usłyszeć to słowo i nareszcie zamknąć raz na zawsze pewien etap w moim życiu. Filmy na YouTube tworzą od 16 roku życia. Każdy kto kojarzy moją twórczość wie, że jako nastolatek bywałem wulgarny i kontrowersyjny przed kamerą. Dostałem później za to mocno po głowie. Uważam zresztą, że słusznie wcale nie jestem dumny z tego okresu mojej twórczości. Wielokrotnie za to później przepraszałem i od wielu lat treści, które tworzę, stoją na kompletnie innym poziomie. I tutaj y, sobie przerwiemy na chwilkę, ponieważ ludzie, którzy nie kojarzą, to na pewno będą mi pisać w komentarzu, y lepsze, ale ja nie wiem o co chodzi ponieważ Google nie istnieje. Oczywiście niektórzy najprawdopodobniej mają je zablokowane. Powiem wam pokrótce. Dawno, dawno temu, zanim jeszcze korpo stwierdziło, że da radę jeszcze bardziej rąbać na hajs w i dzieciarnię, istniały sobie jakieś tam różne teamy youtuberów, które same się tworzyły w różne fajne paczki. Ponieważ wtedy youtuberzy nagrywali materiały no, można powiedzieć, że gamingowe to były bardziej let's playe, tylko różnica jest taka w porównaniu do naszych dzisiejszych let's playów, że tamte let's playe bardziej skupiały się na nagrywającym. U nas dzisiaj, jak chcecie obejrzeć jakiś, jakąś gierkę, to zazwyczaj oglądacie ją dlaczego? Ponieważ, no nie wiem, dajmy na to, wasz komp tego nie odpala, bo jest za słaby. Wobec tego wchodzicie, szukacie sobie typa, który jest najmniej irytujący, znajdujecie go i w tym momencie nagrywane materiały oglądacie, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda fabuła, jak wygląda rozgrywka i potem ewentualnie wiedzieć, o co chodzi, jeśli pada jakaś referencja. Tymczasem kiedyś w ogóle tak nie było. Znaczy, było podobnie, ale bardziej chodziło o to, że ludzie włączali na zasadzie co ten gimper dzisiaj odwali. Co ten gimper w danej grze, którą na przykład ja wie, wiele razy przeszedłem, gotyk chociażby, zachowa się. Co się stanie, jak słynna seria gimper i drabiny się zdarzy. I bardziej bawiła ta reakcja, to zachowywanie się, struganie pawiana. Z całą stanowczością jestem w stanie powiedzieć, że tak dzisiaj zaharakteryzowałbym tych wszystkich youtuberów, którzy to nagrywali jako pato streamy. Pato streamy, pato youtuberów, którzy odwalali totalny szajs. To było wulgarne, to było hamskie. No ale, no, cóż, takie czasy, tak? W pewnym momencie, na całe szczęście, zaczęliśmy ewoluować. I teraz jesteśmy tutaj. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle, dajcie znać w komentarzach. Tak czy owak, w tamtym czasie właśnie tworzyła się jakaś ekipa. Bodajże był i Samu, jeszcze jakiś tam typo. No i właśnie Gimper. To była ekipa, która właśnie nagrywała razem, tworzyła jakieś tam let's play, e, czy, czy różne inne rzeczy. O, Izak jeszcze był w tym teamie, czy coś takiego. I do niego dołączył także Aitor. Tak się w ogóle złożyło, że Aitor był najstarszy z tego Dream Teamu, i on był w pewnym sensie takim. No tutaj są różne narracje. Jedni twierdzą, że on się zaczynał za bardzo rządzić, za bardzo zadzierać nosa, inni po prostu, że ich wkurzał. Tak czy owak, doszło do tego, że w pewnym momencie po prostu ta grupka jakby go wyparła od siebie, a tenże chłop też w sumie troszeczkę spowodował to poprzez zmianę swoich nastawień filmowych, ponieważ tamta ekipa zazwyczaj nagrywa jakieś gierki, jakieś takie mało poważne materiały, natomiast Aitor. Nagrywał w ogóle wideoprezentację, nazwa kanału powinna sugerować Wam, he, he, wideoprezentację, czyli prezentację o jakiejś grze, tylko po pewnym czasie, tak swoją drogą nie wiem, na jakiej zasadzie, dlaczego do chuja jeszcze nie zmienił nazwy tego kanału, N nie pytajcie, mam wrażenie, że on chyba sam nie wie, nie ogarnął chyba jeszcze jak się zmienia, nie, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie... Y w pewnym momencie Aitor zaczął przechodzić z nagrywania w komentarzy, ponieważ miał to do siebie, że jak grał w jakąś grę, zaczynał napierdzielać. Ale dosłownie napierdzielał jak Katarynka, nie potrafił się zamknąć i większość ludzi bardziej dyskutowało z nim w komentarzach, bardziej skupiało się na tym, co on mówi i każdy już tak naprawdę miał totalnie w dupie tę grę. Dlatego Aitor w pewnym momencie już stwierdził, że dosyć tego udawania, jedziemy z... Commentary. I z komentary poleciał. Jak tak teraz patrzę, w sumie na gimpera, to tak, gimper jest no troszeczkę na lepszym poziomie niż był, bo tutaj on sam to określił, że e, tworzy treści, które stoją na kompletnie innym poziomie, i tutaj się akurat stuprocentowo z gościem zgadzam. Jego materiały dzisiaj. A jakieś darcia mordy, na to, że bezimienny spadł z drabiny, to jest zupełnie inny poziom. Gimper, możecie powiedzieć, że rozwija się w złą stronę, ale na pewno się rozwija. Tymczasem, jakbyście wzięli materiał jakikolwiek Eitora z dzisiaj i jakikolwiek materiał Eitora sprzed, a niech będzie nawet i tych 10 lat. To praktycznie wszystkie cechy wspólne pozostają. Czyli jest facet, który nagrywa do kamery, siedzi na albo wypierdzianym fotelu, albo na kanapie. Wybierz, tylko tutaj jest różnica, i mam wrażenie, że jego. To jest osobiste moje wrażenie, dajcie znać w komentarzach. Jedyna inwestycja, jaką chłop poczynił w ten kanał, to jest zielona lampka, żeby przy teoriach spiskowych nagrywać i sobie ją włączyć na mordę. To jest tyle. To jest koniec, co według mojej opinii on zainwestował. I teraz y, wystarczy zobaczyć, gdzie jest Aitor, po przeczytaj a w sumie wiecie co? Tak, wejdźmy na jego kanał, wejdźmy na jego stronę wideo i przeczytajmy sobie pierwsze trzy rządy: pierwsze trzy rzędy y, tytuły filmów, dobra? To się dzieje! Zostało mało czasu! Jasnowic Jackowski i Aitor przepowiednie. USA Słabnie, Izrael się boi, wojna w Izraelu zmienia oblicze, analiza ator finanse. Prawdziwe nawiedzenia przez duchy w Polsce. Celebiaś nieznany świat. Pis już mówi o spisku i sfałszowanych wyborach 2023. wykrzyknik. To sposób by nie oddać władzy. Analiza Ator. Duda, jesteśmy gotowi na wojnę na ulicy. Analiza Ator. Eutanazja w oficjalnym programie koalicjanta Platformy Obywatelskiej i Tuska analiza komentator. To już się dzieje: Jasnowic Jackowski i autor przepowiednie analiza podcast. Już się dogadali. Dziwne ruchy Tuska i dudy, wybory 2023, analiza ator. Finanse. To się dzieje teraz. Masoński plan trzech wojen światowych Alberta Pike spełnia się na naszych oczach. Analiza ator. Tajne spotkanie PiS ujawniono, jaki mają plan. Analiza ator. Trzecia wojna światowa to realny scen. przepraszam, miałem dokończyć ten trzeci rząd, sorry, nie dam rady, po prostu to za bardzo ryjebanie. To za bardzo ryjebanie. Możemy z całą stanowczością uznać, przynajmniej ja tak uznaję, dajcie znać w komentarzach, jeśli twierdzicie inaczej, że ai-tora materiały są no na podobnym poziomie, tylko że troszeczkę mam wrażenie jeszcze niższym. I biorąc pod uwagę jego wyświetlenia, że chłop ma ponad pół miliona subskrybentów, a jego wyświetlenia wahają się od 22 tysięcy do max 104 tysięcy, no to szczerze wam powiem, moi drodzy, że, że chyba jakiegoś gigantycznego sukcesu to tutaj nie ma. I teraz porównajcie sobie to do Gimpera. I teraz porównajcie sobie, ponieważ tutaj akurat były różne sugestie ze strony Ejtora wobec gimpera. Kto ma buldupy? Kto ma problem ze wszystkim? Dobra, wracamy do tekstu. 28 września 2022 roku po raz pierwszy usłyszałem, że zostałem uznany za niewinnego w sprawie dotyczącej rzekomego nękania Krzysztofa Ejtora Woźniaka. Dziś, 17 października 2023, sąd apelacyjny ten wyrok podtrzymał. Tym samym, ostatecznie zamykając temat. Cieszę się, że moje dobre imię zostało oczyszczone. Pomimo całego stresu i nerwów, który mnie to kosztowało, nie żałuję tego czasu. Wiele się nauczyłem i dużo zrozumiałem podczas samego procesu. Trwało to bardzo długo, bo aż 8 lat. Na sali sądowej od deski do deski oglądaliśmy dziesiątki filmów, o każdym dyskutując. Cieszę się, że sąd tak skrupulatnie do tego podszedł, bo decyzja o mojej niewinności tym samym więcej dla mnie znaczy. Tutaj znów na chwilkę przerwiemy. Moi drodzy, czyli te wszystkie różne jakieś szemrane wieści, dziwnej treści, że oni rzeczywiście oglądają każdą filmotekę każdego możliwego youtubera, który wypowiedział się na ten temat, mogły się okazać prawdą, bo tutaj wychodzi na to, że rzeczywiście, że oglądali każdy możliwy materiał, przynajmniej tak to rozumiem, tak, że oglądali każdy możliwy materiał temu poświęcony. Jest nawet sugestia, znaczy słyszałem takie plotki, że Aitor grał na czas. I tutaj akurat też według mojej opinii by się to zgadzało, no bo kurna, 8 lat. 8 długich lat. To nie jest y, jakiś wybitnie złożony prawnie proces. To nie jest jakiś proces, który wymaga, nie wiem, plus 200 IQ, żeby sędzia to ogarnął, tak? Typ wyzywał typa na YouTubie jest proste, jest jasne i klarowne, albo typ był wyzywany, szkalowany, niszczony, miarszony, albo nie. A tutaj naraz się okazało, że aby udowodnić, że szkalowanie, niszczenie, mierzenie, trzeba było obejrzeć wszystkie filmiki. I rozumiecie, to, to nie byli youtuberzy, którzy nagrywali, nie wiem, jeden film w tygodniu, jeden film w miesiącu, jak akurat im się, nie wiem, w międzyczasie pomiędzy szkołą, pracą, a studiami zwolniło miejsce do nagrań. Nie! To byli ludzie, którzy z tego żyli. To byli ludzie, którzy trzepali film za filmem. I teraz wyobraźcie sobie, że wy w 2022-2023 musicie kurwa oglądać internet sprzed 10 lat. Moi drodzy, ja wiem, że niektórych skręca, jak oglądają jakieś Gangnam Style. Czy jakieś e, ludzie, jak to się nazywało, e, LMAFAO, co skręca ludzi, że wprawdzie no, no, nie było to aż tak dawno, ale, ale no kurde, no, jak mogliśmy tak odpierdzielać, jak mogliśmy się tak ubierać, jak mogliśmy odwalać taki szajs. A teraz wyobraźcie sobie, że macie jeszcze gorszy szajs, bo musicie oglądać jakieś e, YouTuby dziesięcioletnich dzieciaków. Kurde, nie, nie, ja po prostu tego nie potrafię ogarnąć, tak? Jak można? Bo według mojej opinii, gdybym był takim sędzią, bym powiedział, że chrząśnict, to nie, nie jest nam to potrzebne do niczego. Wygląda na to, że jedna strona, przynajmniej ja to tak interpretuję, musiała chcieć oglądać te filmy, ponieważ no, innej opcji nie widzę. Dziękuję adwokatowi, bla bla bla, za bycie ze mną w tej sprawie od początku i cieszę się, że oprócz wspierania mnie na sali sądowej, pomaga mi też edukować ludzi na YouTube w kwestiach prawnych, przy sprawach, które regularnie omawiamy. Wyrok jest prawomocny. Czyli innymi słowy, moi drodzy, nie ma odwoływania, nie ma strugania pawiana, nie ma jojczenia, nie ma prób gimnastyki, buzi i języka, żeby zrobić jakieś nie wiem zakłamania fikołki odwołania cudawianki to już jest koniec to jest załatwione było i się skończyło i co ja o tym myślę moi drodzy patrząc na to jak tutaj to wyglądało patrząc na to jak wyglądała ta cała batalia ja w to po prostu nie wierzę. Serio. Ja w to po prostu nie wierzę. Nie wiem, czy kojarzycie te pierwsze materiały, typu, tak, pozwałem gimpera, który już jest memiczny, ale gdzieś w międzyczasie było jakieś tam wtrącanie, przynajmniej o ile dobrze pamiętam, jeśli źle pamiętam, jeśli tutaj, nie wiem mam jakieś projekcje rzeczywistości struktury ego dajcie znać w komentarzach ale ja kojarzę, że coś tam pomiędzy materiałami ejtorek tam wtrącał że on w sumie to już proces to już jest załatwiony on już dojedzie tego gimpera że, że on to już razem z jakimś tam adwokatem rzekomo mieli mieli się dogadać że, że adwokat to już chciał procent z odszkodowania więc no wiecie jak już adw... Awokat dogaduje się z, na temat procentu wy, odszkodowania, to znaczy, że, że już na pewno to odszkodowanie będzie. No zresztą, w sumie, tak na marginesie, to dziwię się, że Ator sam nie prowadził tego całego procesu ze swojej strony. W końcu ukończył cały Wydział Prawa i Administracji, tak? Rzekomo. O ile dobrze pamiętam, bo znów może mam jakieś. Po raz kolejny struktury ego. Jakim cudem to nie wyszło? Co się stało, że się zdrąbało? Cóż, przede wszystkim, według mojej skromnej opinii, sam pomysł, żeby ze zwyczajnej dramy YouTubeowej zrobić Giga Sirius 100% shit, poważny bullshit proces, był po prostu debilizmem. Inaczej się tego, według mojej opinii, nazwać nie da. Robienie z jakichś podjazdów dzieciarni, bardzo poważnego biznesu, i przy okazji zbicie tej membrany, bo nie wiem czy kojarzycie, ale YouTube w tamtych czasach miał taką membranę na zasadzie, że to nie jest poważne, tak? Wypisujesz komuś, że jest głupi, wyłączasz internet, idziesz sobie do normalnego życia, idziesz sobie na uczelnię, idziesz sobie do szkoły, idziesz sobie gdziekolwiek, zdajesz sobie sprawę, że to nie jest prawdziwe. Takie było kiedyś myślenie, a zatem zrobienie z tego poważnego procesu w jeszcze w tamtych czasach zakrawało wręcz ośmieszność. Ci wszyscy ludzie nie traktowali tego serio. Jeden gościu, który został wezwany na świadka, sam wspomina, że jechał. Normalnie autem, prowadząc wideorozmowę z sędzią, bo to nie było poważne, on nie charakteryzował tego w wersji poważnych rzeczy. Dla niego poważniejszą rzeczą było dotrzeć z miejsca A do miejsca B. Zatem już na wstępie, według mojej opinii, Ator ośmieszył się, próbując z tego na siłę robić poważną rzecz. Kolejna rzecz, która według mojej opinii jeszcze bardziej to pogrążyła, to próba stworzenia z atora ofiary przez TVN. Nie wiem czy kojarzycie, uwaga TVN nagrywała o Gimperze, jako to straszny jest gość, bo on rozumiecie, przeklina na YouTubie, jak mógł, jak na przykład się uderzył w palec, to nie powiedział obsia kostka, ale mnie to boli albo, rozumiecie, deklarując samego siebie osobą homoseksualną, rzucił jakiś żart o tej grupie społecznej. Czy to było chamskie, czy to było niesmaczne, ależ oczywiście, że tak. Czy miał przez to na celu powiesić wszystkich z tej grupy społecznej na latarni? Nie. Natomiast odbierając ten materiał TVN-u, miałem wrażenie, że rzeczywiście ten gość jest jakiś psychiczny, pełen nienawiści, chce wszystkich poniszczyć, powyszczelać, zachowuje się jak totalnie niewydarzony nastolatek, którego trzeba usidlić pasem itd., itd., a równocześnie Eitor był przedstawiony jako niszczony, szkalowany, miażdżony człowiek w głębokiej depresji, który zaraz skoczy na magika z bardzo i nie zgadniecie, mam wrażenie, przynajmniej tak to pamiętam, ludzie mieli po emisji tego materiału bekę z Atora. Dlaczego? Ponieważ, o ile dobrze pamiętam, zarzucali mu, że był żałosny, że przesadził, że zrobił z siebie jeszcze większą ofiarę, przy czym, robiąc z siebie ofiarę, przy okazji zrobił z siebie ofiarę losu. A patrząc na to przez pryzmat jego dzisiejszych materiałów gdzie podkreśla przynajmniej ja to tak odbieram że jest szkolowany niszczony miażdżony przez mitycznych onych myślę że moja pamięć raczej mnie nie zawodzi jeszcze ostatni manewr gdzie mógł to wszystko uratować gdzie wszystko krzyczał pull up turn ahead to był moment, w którym sam Gimper wyciągnął do niego rękę. Na zasadzie dobra, ja cię teraz przepraszam imiennie, miejmy to daleko i głęboko dupie. To był moment, w którym ator mógł podejść na zasadzie dobra, wiesz co, było, mi minęło, dawno to było, zakopujemy topór wojenny, każdy poszedł i tak w swoją stronę. Nikt nikogo nie rusza, nikt nikogo nie w cudzysłowie podkrada, nie wybija się na kimś. Okej, okay, mamy to gdzieś. Well, I guess what? Nie skorzystał z tego. A najlepszą taką wisienką na tym torcie jest komentarz mojego widza. Próbowałem go znaleźć, próbowałem ogarnąć nikt. Niestety pozostanie anonimowy do końca, ponieważ teraz go nie potrafię znaleźć. On napisał coś takiego, że Eitor, parafrazuję tutaj oczywiście z pamięci, wyszedł koniec końców także na kijowego komentatora, no bo <gryw> powinien przewidzieć, tak? Jeśli gość od nastu lat nagrywa materiały na temat tego, co będzie. Tak się chwali, że przewiduje, że otwiera trzecie oko, a nie, to, to jego kolega otwiera trzecie oko w dupie. On tylko komentuje, widzi rzeczywistość, czasem dostaje lista od mitycznych łonych. To tylko pokazuje, że no, raczej mu to komentowanie i przewidywanie rzeczywistości nie idzie, tak? Mówię, już na samym etapie, bądź też na którymś etapie rozwoju tej sytuacji ogarnąć, że to jest przegrana sprawa, że to już jest dosyć. Ukończenie całego wydziału i administracji nie pomogło. Ukończenie YouTube'owego stażu komentatora polityczno-geopolityczno-whatever też nie pomogło. I jak to świadczy o jego, że tak to określę talentach? No, no no, według mojej opinii, tak samo jak według opinii mojego widza trochę kurde słabo. W sumie tak teraz myślę, że ten mityczny ony też się zachował jak ostatni kutas, bo mógł mu napisać w liście, nie, że ej! Ator, przerobisz proces, nie idź w to dalej, idź na ugodę, albo Jackowski mógł otworzyć trzecie oko w dupie i przewidzieć, że Ator przewali proces, też mu powiedzieć, że Krzychu, ej, weź, dogadaj się z nim, będzie lepiej. Trochę świńskie zachowanie jednego i drugiego. Jak zapewne się domyślacie, w przypadku każdej wpadki Atora tak samo... Nie ma żadnego komentarza, przynajmniej ja nie doszukałem się tego komentarza na kanale na YouTube, na Twitterze, na karcie społeczności nie ma nic świadczącego o tym, że Krzysztof Ator Woźniak skomentował jakoś wynik tego procesu. Czyli co, czyli wychodzi na to, że Aitor zatkał sobie łóżka i lelelelele, nie słyszę, nic się nie stało! To już któryś raz, bo już któryś raz mamy taką sytuację, że wokół Atora dzieją się rzeczy, no powiedzmy, że niezbyt pozytywne dla niego, a on zdaje się ignorować sytuację. Tak samo było w przypadku pana Grzędzińskiego. Tak samo było w przypadku, o ile dobrze kojarzę, Karola Wilkosza i Weroniki Truszczyńskiej. Naprawdę z litości już nie wspomnę banyku, bo szkoda szczępić ryja. Podsumowując, Eitor, według mojej opinii, nie nauczył się niczego. Sytuacja, która teoretycznie powinna go ruszyć do jakichkolwiek refleksji, a przynajmniej do jakiegokolwiek krótkiego komentarza na dany temat, praktycznie, z tego co widzę, przyszła po nim jak woda po kaczce. Możecie się nie zgadzać z gimperem, twierdzić, że został niesłusznie uniewiniony, że powinien ponieść karę 1000 lat stryczka lub 100 złotych grzywny. Ale prawda jest taka, że według mojej opinii on rozwinął się znacznie, znacznie szerzej i znacznie, znacznie lepiej niż Ator. To jest gość, który nagrywa codziennie i widać, że ma chłop z tego fan. Osobiście go nie oglądam, osobiście szczerze mówiąc, mi wisi ten gość, ale widać, że w jego filmach jest jakaś pasja, jakaś iskra i facet robi to rzeczywiście dla hobby, for shit and giggles. Tymczasem Ator. Na pewnym etapie odnoszę wrażenie, że już skończył mu się całkowicie kontent. Chłop nagrywa, żeby nagrywać. Co chwilę jest jakaś trzecia wojna światowa, zagrożenie. Wszyscy się dogadali, są spiski wszelakie. Już się zacznie, już się, zacznie, już się zaczęło w ogóle. A to wszystko okraszone jakimiś przepowiedniami z Dubska wziętymi. Obiektywnie, najgorszy materiał Gimpera z tego roku wsysa dupą najlepszy materiał Atora z tego roku. A to, według mojej opinii, już genialnie podsumowuje, gdzie obiektywnie obie te osoby znajdują się na swojej ścieżce rozwoju. Czy do Atorka jeszcze planuje w niedalekiej przyszłości wrócić? Tak. Ale to nie będzie jakieś gonienie z szabelką, typa bardziej sprzątanie rzeczy, które już dawno powinny się wydarzyć. Tymczasem zapraszam Was w komentarze, dajcie znać co myślicie o tej dramie, co myślicie o tym jak się skończyła, w jaki sposób według was powinna się skończyć, co Aitor i Gimper powinni zrobić, czego nie powinni. A tymczasem ja się z wami żegnam i to tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Ja się z wami Ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej, hej.